Witam. Dzisiaj chciałam zachęcić do wzięcia udziału w kursie na zrobienie sowy. Sowa jest mięciutka, zrobiona z włóczki futerkowej oczywiście i jest bardzo prosta do wykonania. W kursie krok po kroku pokażę, jak to wykonać. Jest bardzo prosta metoda, nie ma się czego bać. Wytłumaczę wszystko, bardzo podobna do szydełka. Tu używam tylko bardzo prostych oczek tego ściegu. Pokażę na filmiku, jak to zrobić. Kurs kosztuje tylko chęci i materiał do wykonania. Będzie tu potrzebne dwa motki, czyli 120 metrów włóczki futerkowej, 60 gram, czyli około 160 metrów włóczki, najlepiej w kolorze, jaki chcemy dodać, skrzydła, dziobek, czyli czarny. Ja tu użyłam dwa kolory, ale kolor spod spodu się nie przebija. Odrobina włóczki futerkowej jasnej na oczy i białej do zrobienia oczu. Oczywiście szydełko tunezyjskie podwójne. Tu użyłam 5 mm. Watolina do wypełnienia na tyle, na ile jest potrzebne do poduszki, no i igła do zszywania. I to jest wszystko. Zachęcam do wzięcia udziału, gdyż takich maskotek będzie więcej, a materiał, z którego są wykonane, gwarantuje milusie, przytulasie i bardzo relaksujące maskotki. Przekonaj się, jakie to jest proste i przyjemne, a będzie to satysfakcja i z maskotki, i z metody wykonania. Jest to coś nowego, więc nie dziwię się, że może przysparzać obawy. Mimo wszystko nie ma czego się bać. Ja będę pod ręką, by wszystko pokazać i wytłumaczyć. Zapraszam serdecznie.